25 października wspominamy Marię Teresę Ferragut Roisch, męczennicę. Maria przyszła na świat 14 stycznia 1853 roku w Algemesi w Hiszpanii. Od dzieciństwa była bardzo pobożna i zaangażowana w sprawy parafii. W wieku 19 lat wyszła za mąż za Wincentego. Byli bardzo szczęśliwym małżeństwem. Doczekali się 9 dzieci, a spośród nich 2 synów zostało członkami zakonu ojców kapucynów, a 4 córki siostrami klauzurowymi. Z codziennego uczestnictwa w Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu Maria czerpała siły do działalności społecznej i charytatywnej. Była aktywnym członkiem Akcji Katolickiej. Ich rodzina, nawet przez ludzi mało im życzliwych, była nazywana świętą rodziną. Małżonkowie byli wzorem życia chrześcijańskiego dla dzieci i otoczenia. Wszystkie działania charytatywne podejmowali wspólnie. Gdy zaostrzyło się prześladowanie kościoła w czasie wojny domowej w Hiszpanii, Maria przyjęła córki pod swój dach, gdyż klasztory zostały zlikwidowane. Razem z nimi, na ile to było możliwe, podejmowała zakonny tryb życia. 19 października 1936 roku wkroczyła do ich domu policja. Prawdopodobnie ktoś doniósł do władz, że Maria przetrzymuje w domu zakonnicę. Aresztowano jej 4 córki, siostry zakonne, a także ją, 83-letnią staruszkę. 6 dni przetrzymywano je w areszcie, a 25 października w święto Chrystusa Króla zawieziono je na miejsce kaźni w Cruz Cubierta. Maria poprosiła, by zgładzono ją jako ostatnią, a swoim córkom mówiła: odwagi, to tylko chwila, wieczność będzie trwać wiecznie. Oblubieniec czeka na was. A na szyderstwa do niej kierowane odpowiadała: zawsze szłam za Chrystusem, teraz też pójdę. Razem z córkami Maria przebaczyła oprawcom i umierając wyznawała: Chrystus Królem. Beatyfikowana była 11 marca 2001 roku. W homilii papież Jan Paweł II powiedział: 83-letnia Maria Teresa Ferragut została aresztowana wraz z 4 córkami zakonnicami kontemplacyjnymi. Prosiła, by pozwolono jej towarzyszyć córkom na miejsce męczeństwa 25 października 1936 roku w uroczystość Chrystusa Króla oraz by zabito ją na końcu tak, by mogła umacniać je w gotowości do oddania życia za wiarę. Jej postawa w obliczu śmierci wywarła tak wielkie wrażenie na oprawcach, że zawołali: to prawdziwa święta. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie błogosławiona Maria Teresa otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.